Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. Przypadł mi zaszczyt zaprezentowania stanowiska Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe do przedłożonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych sprawozdania z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ustawa ta z racji swojego charakteru, ale także przywiązania Polaków do swojej własności zawsze miała i ma nadal charakter szczególny. Nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości stanowiących własność Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli budzi duże zainteresowanie, a co za tym idzie, jest i winno być obłożone stosownymi rygorami. Wykonując ustawowy obowiązek informowania Sejmu o tak ważnej kwestii, Minister Spraw Wewnętrznych dokonał prawidłowej egzemplifikacji tego zjawiska. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż na przestrzeni roku sprawozdawczego 2011 wydano jedynie 309 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych, a powierzchnia nieruchomości objęta zezwoleniami wynosiła 1008 hektarów. Zauważyć należy, iż począwszy od roku 2010 zarówno liczba zezwoleń, jak i powierzchnia nieruchomości bardzo wyraźnie zmalała, biorąc pod uwagę skalę lat 1990-2011. Godzi się w tym miejscu podnieść fakt, iż liczba zezwoleń na nabycie lub objęcie przez cudzoziemców udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą w Polsce oscylowała wokół najniższych i wynosiła 12 zezwoleń na ogólną powierzchnię 39 hektarów. Minister prowadzi stosowny rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców na podstawie wymaganych zezwoleń, o których mowa w artykule 1 ust. 1 oraz w artykule 3 e ust. 1 i 2 ustawy. Wpisu do rejestrów dokonuje się na podstawie wpisu aktu notarialnego dotyczącego stosownej czynności prawnej. W okresie 2011 roku cudzoziemcy na podstawie zezwoleń nabyli 396 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni około 546 hektarów oraz 80 lokali. W odniesieniu do tych ostatnich to nabyły je wyłącznie osoby fizyczne. Jedną nieruchomość nabyło przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa obcego w Polsce, dotyczy to Ukrainy. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne. Zdarzyły się takie przypadki zawierania transakcji z naruszeniem przepisów ustawy. Minister Spraw Wewnętrznych wydaje zezwolenie na nabycie nieruchomości, o ile sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej lub też w innych przypadkach minister właściwy w sprawach rolnictwa. Wydanie zezwolenia cudzoziemcowi nie jest prostą, quasi-administracyjną czynnością. Minister Spraw Wewnętrznych może zwrócić się o wyrażenie opinii do innych podmiotów administracji rządowej, a także innych właściwych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i samorządu rolniczego, a także organizacji zawodowych. Minister, co zasługuje na podkreślenie, może określić w zezwoleniu specjalne warunki, od spełnienia których uzależniona jest zgoda na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Nowe regulacje nabywania nieruchomości przez cudzoziemców podyktowane zostały akcesją Polski do Unii Europejskiej. Ustawa przewiduje także wyjątki traktujące o niekonieczności posiadania zezwolenia przez cudzoziemców. Są to ściśle określone przypadki. W ustawie funkcjonuje instytucja przyrzeczenia wydania zezwolenia, zwana dalej promesą. Panie, panowie posłowie, kontrolę z realizacji przepisów ustawy sprawują także wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. To daje gwarancję zgodnego z prawem postępowania w przypadkach wątpliwych. W 2011 roku na decyzję ministra wniesiono 3 skargi. Panie i panowie posłowie, informacja w odczuciu mojego klubu jest rzetelna i przejrzysta. Wyjaśnia i opisuje wszystkie rodzaje przypadków zakupu nieruchomości przez cudzoziemców. Ilustruje to załączona tabela obrazująca stan aktualny za 2011 rok, nad którym dziś procedujemy. W tym stanie rzeczy uznać należy, że przedłożony dokument, a także sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, poprzedzone głęboką analizą, zasługują na przyjęcie sprawozdania ministra i uznania, że w roku 2011 wywiązał się w pełni i należycie z realizacji omawianej ustawy. Zatem Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, którego stanowisko reprezentuję, pozytywnie opowie się za przyjęciem sprawozdania rządowego. Dziękuję za uwagę.